Ja, no to witam wszystkich w niedziela, 29 marca 2020 roku. Jak widać, witamy z lasu, z Czarnolesia, albo też jak to woli, z Zabrzega. Obie nazwy poprawne są. I ktoś się dziwi, co to za hołdy tutaj są po lewej stronie. Ano mianowicie trwa już przebudowa tej bany tutaj. Jak widzicie, fest lasu tutaj między drogą a baną wycięli. A nawet powiem więcej, nawet glajdzów już nie ma jednych, także robi się ciekawie. Że tych glajdów nie ma. Ja myślę, że oni w niedzielę tutaj będą robić, ale nic na to nie wskazuje, żeby tu coś się działo. Ja sam genał nie będę szaleć. Można by było jechać, no ale to jest teren budowy, więc tu jechać nie będziemy. A poza tym cugi jeżdżą. A ja też nie chcę ryzykować jakichkolwiek mandatów. Także nic z tego. Tutaj mamy drogę, to możemy jechać. Także przestrzegam przed tymi, kto się tam wybierze. Bo to po prostu no, nie jest normalne zachowanie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli pojedzie rozpędzony cug, to on was może wciągnąć pod koła, bo takie czasem przypadki się też się zdarzały. Także to nie są żarty, ludzie. Żeby się tam łazić jakaś po tym placu budowy, przestrzegam przed tym. Przed tą głupotą de facto. Bo życie mamy tylko jedno, a można je w taki głupi sposób stracić. Tym oto dramatycznym apelem rozpoczynamy ta rajza. Rajza odbywa się no niestety też w dramatycznych okolicznościach. Dwa tygodnie temu była rajza ku zamkniętych granicach. Ja, jak to tam wszystko pozawierane było, wojsko było na granicy. Wedle Cieszyna tam, Kaczyce, Cieszyn. I tak jest do tej pory. I tak będzie chyba nawet do świąt wielkanocnych. Dobra. Ale mamy też ważniejszy temat do powiedzenia. Bo niestety koronawirus coraz bardziej uderza tutaj u nas i ja od razu chcę ubiec te wszystkie komentarze typu zostań w chałupie, nie jedź na rajza. Ja powiem tak, że owszem, nie będę nikogo zachęcał, żeby jechać na rajza, choć pogoda jak na razie szwarno. Także nie. A lis tam był, kurczę, lis. Genau. Jaki fajny. Jest piękny, piękny jest pielu. A się nie boi, może wściekły. Za tym strumem tam. Idzie tam. Jest piękny. Piękny jest, nie? O, jaki szwarny.
właśnie żyje swoim życiem. O czym ja to godzę? A, o tym pieruńskim koronawirusie. Słuchajcie, no, ja też nie będę zachęcał do rajzowania. No bo też byłaby to z mojej strony no czysto głupota i wręcz sprzeczność, no bo ktoś powie, zostań w chałupie, a sam nie zostaje w chałupie, nie? Także no to jest kwestia wolnego wyboru. W każdym razie, jeżeli jedziecie na rajza, to są już ograniczenia. I to jest bardzo ważne. Ja mam ze sobą specjalne też rozporządzenie ministra zdrowia z 24 marca 2020. Ja wiem, że jak ten film się ogląda za porę lat, to już jest to nieaktualne. Ale na dzień dzisiejszy tak jest i dotyczy to ograniczeń w przemieszczaniu się. I tutaj jeśli chodzi o rowery, to de facto tych ograniczeń nie ma, ale są pewne zasady, które trzeba przestrzegać. Przede wszystkim jak jademy na rajza, to jeżeli mieszkamy wszyscy w jednej chałupie, są my jedną familią, no to możemy sobie jechać bez problemów. Problemy są wtedy, kiedy już na przykład chcielibyśmy jechać Kasi z jakimiś kumplami i chcielibyśmy, o tak jak ja jeżdżę z cyklistami jechać na rajda, niestety no to już jest niemożliwe, bo obowiązują nas ograniczenia związane z tym, że może jechać ino dwóch. Może jechać jedno dwóch i to w odległości bodajże 1,5 metra od siebie. Tak to jakoś jest. Słuchajcie, oni dzisiaj w niedzielę robią, z tego co tutaj widzę, Antico Parki Copium. Także może być trochę trudna sprawa jechać tam dalej w stronę Czechowic. Ja oczywiście też unikam skupisk ludzi, bo jest też taki nakaz, żeby się nie gromadzić. Jest w ogóle zakaz zgromadzeń i trzeba unikać no, kontaktu z jakimikolwiek obcymi ludźmi. Dobra. Wiecie co? Ja się rozebiera, bo sami je ciepło. A ja się naoblikał jak furmun na burze ciało. Znalazłem jakiś dziwny kamień. Tyle razy tu jechał i jego nigdy w życiu nie widział. On był w krzokach. A tu była granica prusko-austriacko. Także no, ale nie ma żadnych oznaczeń ten kamień, a wygląda na stary. Ale to pewnie jest jakiś kamień graniczny, kurde. Ale nie ma żadnego znaczenia. Trudno powiedzieć, co by to było. I to jest tu w Zabrzegu, przy ulicy. A, nie będę godał. Tak, to już jest wał zalewu goczałkowickiego. Na samą tamę leść nie wolno. Thank you.
miał taki sam jak mój, inaczej malowany. Także jak to wie, to niech się odezwie. Cylinder za nim powoli, ale na tama właśnie nie wolno. No jak to jest taki, że wszyscy razem. Dają choby szwelinie gromadzić w ogrodach. Jedzie patrol po wale. Także wydą mandat. Ja tu chcę tam uważać. Tutaj też przebiegła WTR-ka w zasadzie, chociaż jak się jedzie po deszczu, no to raczej nie ma możliwości za bardzo przyjechać. Jak widzicie, tama jest zamrzyto do jakiegokolwiek ruchu, ale celnikierzy mają to gdzieś po prostu. Barany jedne. Tak, to już jest nastawnia na tak zwanym Brunowie. Ja, trzeba dać pozór. Chociaż ruch pociągów, raczej cugów, to tutaj znacznie zmalał ze względu na te roztomajte remonty. A tam widać, że już też robotniki chodzą. A ludzie jak na złe ruszyli do lasu. Do tłumu. A ja miałem. No droga jest niedaleko i to dlatego. Wiecie, no po raz kolejny, tak widać, tak się respektuje w Polsce zakazy zgromadzeń. Jak będą tak ludzie robić, to wprowadzą całkowitą kwarantannę. To jest przejaw kompletnego debili. Autami przyjeżdżać do lasu. Powiedzcie mi, czy to jest mądre?
Tak to wygląda niestety. To się powinny mandaty pytać. Raz, że nie parkuje się na skrzyżowaniu. Jest ograniczone przemieszczanie się, a zwłaszcza dotyczy to aut. Można jechać tylko do roboty, tam i z powrotem, tam na zot. Do sklepu i takie sprawy, do doktora. A tu mamy taki typ. Chwileczkę sobie idziemy. Autem do lasu wjechali. Się wystraszył. I słusznie. Po prawej stronie mamy bajerka, a ja już jest w rejonie pierścia. Druga z zaburza do pierścia. Generalnie rzecz biorąc, to miejscowości są wyludnione. Widać, że ludzie tak nie łażą. Zeszli wszyscy do lasów na konspirację. Ja cały czas mam ze sobą rozporządzenie ministra z 24 marca i mam też wydruk ze stron rządowych, który zezwalał na jazdę w celach, znaczy na wyjście, jednorazowe wyjście w celach sportowych. No ale jazda autem do lasu to już nie są cele sportowe. To jest po prostu zwyczajne lenistwo. U mnie zawsze rajzy są w celach rekreacyjnych i sportowych. Taki oto nagły zjazd. Ale tu nawet autami nie wjeżdżyłem. Ludzie to są świnie dosłownie. I mamy bana. Katowice, Wisła. Dopiero tutaj jest zawrzyto akurat z kuli tego, że jest właśnie przebudowa. A to może te auta z kuli tej przebudowy. Ale tutaj to tak wyglądało.
Oby tu kiedyś był przejazd na są słupki z kraja. I to tak wyglądało właśnie na są słupki, co ja drogi przed teren przejazd. Jeszcze widać, że się nic nie dzieje. Faktycznie jakiś chyba był przejazd. To jest pozamwierane. Także żaden cuk tu nie pojedzie. Kierowcy to mieli ludkowie, ja bym padł, że woda ze sobą dokumenty i taki właśnie coś woża ze sobą. To jest tutaj, czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym rekreacyjna jazda na rowerze. Przepisy pozwalają wychodzić z domu w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć na przykład jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości. I tutaj mamy kolejny dokument ze strony rządowej, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tutaj jest, nie wiem, czy to widać. Także goście coś takiego ze sobą. I tu jest to całe rozporządzenie pana ministra. A od wszelkiej biedy, bo słyszałem, że były kontrole już rowerzystów. I tutaj jeszcze jest kolejna kartka. Nie. Trochę tych papierów trzeba włożyć. Tak na wszelki wypadek nie trzeba włożyć. I tu jest kolejny. Czy w pojedynkę można uprawiać sport na dworze? Można. I to powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Unikajmy spotkań z ludźmi. Także radzę wozić coś takiego. Patrol rzecz widział. Już. Także pewnie mandaty się na wale już posypały. Właściwie to oczywiście, no jeżeli to też trzeba śledzić, ta sytuacja jako się dzieje wokół nas, bo no, może być tak, że za dwa dni te rozporządzenia już będą nieważne. One niby obowiązują do Wielkiej Soboty, do świąt w zasadzie. Świąt, kiedy święta będą w zasadzie tylko, no wie, co za pieruński jatek. Kto z nazwy to będzie te święta? No sam do kościoła nie pójdziemy. Pierunie, jeszcze mi to ucieknie. No, tak to niekiedy jest, jak się wozi papiery na polu. Wszelkie biedy lepiej to wozić ze sobą. Wiele miejsca nie wyleży, a może się przydać. Może słyszał, że była policja, kontrolowała jednego rowerzystę i nie była akcja tego typu, że powiedzieli mu, że jest zakaz jazdy na rowerze. To jest główna prawda. Tak na dłuższą metę. Jadymy w postawach. Ja po stawach, na stawach gołyskich. Rajza oczywiście po takich zadupiach, tu powiedział. No bo żeby właśnie się nie narażać na tych ludzi, chociaż w lesie tych ludzi trochę było. I tam w jednym miejscu też musiał nawet droga zmienić. Bo ludzie to też głupole są. No. Wszyscy do lasa uciekli. Do podziemia, kurczę, jak partyzanty. Pamiętajmy, że nie wiadomo, kiedy będzie następna rajza,
bo cały czas liczba tych chorych rośnie i to rośnie dosyć sporo. Słuchajcie, już jest 1700. Rano było, jakże spojrzał. Tylko pytanie jest takie, czy to jest prawda? Czy oni nam gadają prawda? Bo ile ludzi by dziennie zbadanych? Także trzymajmy się z dala od siebie. Ktoś powie, no nie jechać na rajza. No w zasadzie tak, no ale... Czy wy tutaj widzicie jakieś tłumy? No nie. A to co? Z luftu to już się nie zaraża. Oczywiście jak nikogo koło mnie nie ma, nie? Także no... Nie szalejmy zaś tak bardzo. Nie dejmy się zwariować, o. Ja sam jest genał w okolicach Drogowyśno. Kurde, Endomondo się mi wyłączyło. Jakże ostatnio z tymi papierami z tą wyłączyło się mi Endomondo. Wreszcie między Zaborzem a Drogomyślnym będzie taki popieprzony tam. Fajnie się jeździ. Słuchajcie, rozrzech galoty ściepą. Te, co mam na wierchu. Ale drażach jałobyk. Może się zimny zrób. Wierunie, to jest wręcz niebywałe, żeby na wyświatce nie było ruchu. Sytuacja nienormalna. Ja tam ginał. Mamy rajzy, wiadukt, ociedziogli, pornografia. Nie bywały, żeby nie było ruchu. Tam jest jakaś druga. I tam jada. Mamy dzisiaj jechać po odludziach, więc jadymy. Ja w tym miejscu to już jest Bąków granica z Jarząbkowicami w zasadzie. No tu była granica prusko-austriacko w tym miejscu. Po prawej stronie jest ten lasek, tam stoi taki duży słupek. Powrócimy jeszcze do tego tematu. No, że problem jest taki, że nie wiem kiedy, bo została nam jeszcze granica w okolicach Zebrzydowic, między Zebrzydowicami a Pielgrzymowicami. I problem jest taki, że tam jest blisko granica państwa. A jak wiemy, ta granica jest zawrzyta. Uważam tam wojownik. Tak więc może być kłopot. A potem, no jeżeli w kwietniu tego nie zrobimy, potem będzie już bardzo ciężko. I
Leoparożowi nawet obiecał. I co? I dupa, nic. Na ciulach wyszedł. Przy tej zarazie pieruńskiej. Leoparożowi obiecał na kolędzie, że go wezna na rajza na słupki. I co? I teraz słupki są blisko granicy państwowej. Granica państwowo zawarto i ona ciula wyszedł teraz. No ale cóż, czasami tak bywa. To się tak wychodzi. Ja byłem w Żabce w sklepie, ale nie ma się czego obawiać, bo sam przy wejściu do sklepu jest dezynfekcja, także ręce w spirytusie umyte. I można śmiało cosik pojeść. Nic tylko pioruny zwierzyna płoszą na tych krosówach. Ja już wyjeżdżam z Jarzumkowic. Stara granica rusko-austriacka. Co i patrol? Niesamowite. Ja, jak ktoś chce o słupkach rusko-austriackich, no to odsyłam do ostatnich rajzów sezonu 2019. Tam kilka tych rajzów było. I niestety nie dokończyłem tego. Rozrza, potem już była zima. Dwa, potem się zaczął sezon narciarski. Nie było jak. A trzy, jak się sezon narciarski skończył i mamy pierwszy słupek, jak się sezon narciarski skończył, to zaczął się koronawirus i granice tam, kiedy my mieli jeździć o granicy państwowej, zawarli wojoki chodzą mi i dupa z tego. Chociaż ja myślę, że jeżeli to się utrzymie, a na pewno się utrzymie, bo to tak gipko nie zniknie, to zrobimy rajza, ale no do miejsca, kiedy to będzie możliwe, nie? Bo po państwowej granicy nie wolno nam teraz chodzić. Ja wiem, że cynikierzy powiedzą, że polsko-czesko granica to jest schengenowsko granica. I genau tak jest. Ale teraz traktat Schengen nie obowiązuje. No i mamy pierwszego kolegę na trasie. Ja już tu wiele razy był przy nim. Ale fotka mu zrobimy. A widać, że tu świeżo jechane. To pewnie ten patrol jechał. Ja, mamy cię. Ja, i sam mamy kolejny słupek. Pięknie się tu wyglądają. Rusko-austriacki i Pomorze Cieplińsko. Siemano supy. Zaraz będą następne. Może w tej krzypowce tutaj. Ja je tu kiesił odkopą. Ciekawe czy wydą.
No genau jest. Los żegna nie tu. Ja to jest ten co go odkopu. Tam widać. No super. Ja to jest odkopane przeze mnie. Rewelacja. Ja jeszcze ten patyk wbił. Super, no niech on tu jest. Jego żadna franca nie ruszyło. Wielu nie, ja do krzypowki go. Zarobię dom kolejne. Tu jest. Co to jest? Drzewo. Kolejna, ale więcej nie znów. Tu są odkopane. Ta krzykopka była granica. Ja widzę, a genał następny. Ten szukać tam jest odkopany. Tu jedynał następny. Fajnie. Super. Jak ona pojedzie moim śladem, to będzie mieć ciekawą drogę. To wam powiem. Aha, jako ona, no moja siostra jedzie. Na rajza też. Było w ludziach. Ja, dziewiątka jest. Pyknie. Pyknie, Jerześ. Ja, nie wzięli was. Ja, godą ma. Temat rzeka. Na tu słupka. Ja tu wtedy łaził szuką. Tego. Tej krzywowce. No, one tu na pewno będą, no że pod strową. Byle będą mnie ciurnęło, bo coś ich się mroczy. W zasadzie daleko od chałupy nie ma, ale raczej nie chciałbym zmoknąć. Mam ubrania przeciwdeszczowe. Żeby te ciule tych słupów nie rozworały. Każ kamienie w środku lasu nasyć. Porąbało ludzi. No jeszcze jest do, że ta krzypopka tu będzie granicą. Teraz. Nawet tu jest kurde poorane. Jak tu był wtedy, to tu tak nie było. Zapierzyńskie podciepy poobrałem. Znaczy się no poorały, bo no właśnie, że tam jest jak szpopa też je przeorano i te słupki będą wywalone. Ciekawe czy ten wielki tu jeszcze stoi. Nie stoi, to ich chyba zamorduje. Stoi! To jest super. Nie, stąd to ja bym chyba ukrzyżował tych pierdol. Takich rzeczy się nie niszczy, ludzie. To są świadkowie historii. Ambuna. Ale tego płotu tu nie było. Wtedy. Ludzie tam są.
Jest słupek. Nie będziemy tam szli. Jarunie, drugi wyszedł. Podziwiajcie się, ja ten wielki widział, a tego małego nie widział. O pioruna. Wykopali go. No to to zmienia kolej rzeczy. Tego tu nie było. Oni go wykopali. Tego słupka tu nie było. Tylko ten wielki był. Ocie diobli. To jest odkrycie. To jest odkrycie. Oczywiście, że one. One tu będą tak szybko paszły. Tu kurwa trzeba połazić. Nie jest to. To trzeba dokładnie sprawdzić. Jeszcze dobrze zrobili, jak żeście go wyciągli i postawili. Nie, to tu muszę jeszcze obadać. No to tu spokojnie to. Tu może być zakopane dużo słupków. Dobra, wyłączam ten film, bo to będzie za długie. Tutaj że znot słupek na skrzyżowaniu tych krzypopów, ale to jest współczesny. Teoretycznie tutaj powinien być prusko-austriacki jeszcze koło niego, ale prawdopodobnie jest, ale zaszyty albo za zatorowym. Raczej na takich kopczykach były. Drogie. Korzeń. Ten tam jest. Znaczy się, że ta granica tak szła. Jak ta krzypówka. Nie? Znaczy się, że tu raczej w tym rejonie nie powinno być. Powinien być coś tam w tych krokach. To jest coś twarde. Co to jest? To było nieplanowane. Oni tu kopali. Być może jeszcze jakaś to będzie widać. Ale mnie tu kurde się zachciało iść. I podziwiajcie się słupek, że naszego odnalezienia. Dobry. Austria. Przy tamtym razie już był wiele razy, ale ten to tu jest nowość dla mnie. Ja, to już jest mnich. Z jednej strony mnich, z drugiej strony chybie. Przejechałem Witko w okolicach Drogomyślo, tamże pętla zatoczył, tam kaj te psy się kopulowały. Pętla zawarł, bo słupy, że znaszył w lesie, ale to nie jest nagrane przecież. No i pomału to już będziemy też kończyć. Może się mi jeszcze uda zajechać znowu na ten czas budowy. Teraz tam wczoraj był. No i jeszcze trochę mi popyrskało, ale nie trzeba było.
oblykać przeciwdeszczowych luntów. I tak się myśla, jak tam zajechać jeszcze na Kałachudze. Bo to może być już kurde cima. Myślę, że zamroczone jest dali. A już jest aż 5:30. Jak to nie wie, to dzisiaj mamy już czas let. Tak, i mamy pewnego rodzaju księżycowy krajobraz. To tak trochę na koniec. Na zakończeniu. Jest modernizacja. Bardzo dobrze. Nie chorobią. Wygląda na to, że dzisiaj już jest fajrant. Nie musiał mi, żeby lekarze były. Jest rozmach tego. Dobry, nie kręcimy się tu. Sami ma po co. I trzeba będzie też już do domu jechać. Robotniki ładnie się tam nie wyda kręcił. Taki wachlarz jeszcze przyjdzie. Na teren budowy nie wjeżdżą. Tu wczoraj był na rajdzie. Ponoć, że ta nastawnia ma być made in życiem. Powstanie druga do 20. Tam jest jakiś pustostan. Urbex. Tutaj te maszyny stoją, tu kiedyś była chałupa. Nie ma śladu po chałupie. Perszczy. Takiej inwestycji to tu chyba jeszcze nie było. Jest potężny. Potężny rozwój.
płynne. To co widać tam z przodu, to jest mast komórkowy z zabrzeżem. Widać, że jednego torowiska nie ma. Glajzy pościepowane. Ja ciekawe, czy te drugi zostaną, czy ciłony z rybą. Są w środku odnośnie. Taki ten wyjazd. Trzeba nic nie widać. To ja jadę jeszcze na wał. Będziemy kończyć ta rajda. Tak, ja już jest w zasadzie w chałupie. Tam już są miliardowice i słuchajcie, no to co tutaj piszą, no to że będą restrykcje nowe, no jest to niefajna wiadomość z tego względu, że lawinowo rośnie ta liczba zachorowań, sami widzicie, o najwięcej w Mazowieckim. Warszawioki chodzi. 1771 na godzina 14:30 i powiem tak, że nie wygląda to najlepiej. Obaczymy przymrozki, opady śniegu, oblodzenie. Kurde, zima idzie. A ile jest zarażonych? 1719 umarło, ale to wszystko się zmieniło w bardzo szybkim tempie i ja też nie mogę powiedzieć, kiedy będą następne rajzy. Być może będzie tak, że te rajzy po prostu się nie odbydą. Jest to niestety bardzo prawdopodobne, bo czekają nas kolejne restrykcje, kolejne ograniczenia. No niestety nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się poprawić. Tak więc trudno jest mi powiedzieć, kiedy będzie następna rajza. Mam nadzieję, że w ogóle będzie, bo coraz więcej ludzi jest zarażonych, coraz więcej ludzi objętych kwarantanną. Jeżeli jest kwarantanna, nie śmiemy wyłazić z chałupy przez 2 tygodnie. I tutaj, no, trzeba się tego pieruńsko trzymać. Jo, w tej chwili już jada ku chałupie. Dodają, że najważniejsze jest to, żeby siedzieć w chałupie. Słuchajcie, roztomili ludkowie, w moim przypadku, no rzeczywiście, siedzieć w chałupie jest ciężko, ale jeżeli oczywiście będzie odgórny nakaz na to, to się będziemy stosować. To już jest Brunów i Łownica. Kończymy te nasze rajzowanie. Wiele mamy? 66 km. No to spoko jest. No i nie wiadomo, kiedy będzie następna rajza. Będą wprowadzone kolejne restrykcje
w związku z tą epidemią koronawirusa, to pieluństwo szaleje niesamowicie. 1771 ludzi zarażonych, także trudno powiedzieć, co będzie z naszymi rajzami. Mam nadzieję, że ja się nie zarażę jakimś pieluństwem. Co będzie z naszymi rajzami? W sumie nie wiem. Mogą być takie sceny, że będą zawieszone. To się jeszcze nigdy w mojej rowerowej karierze nie zdarzyło. To ja bym już godął. Cześć czołem. Trzymcie się zdrowio. I do następnego razu. Mam nadzieję, że szybko to nastąpi. No ale musimy się liczyć z ograniczeniami, że się nam dzisiaj jeszcze tak udało. Ja myślałem, że to już będzie fajrant na razie z rajzami. Jeszcze się udało. Także szczęście jest. Ale tak, Gudum, to na pewno będzie jeszcze miało swój dalszy ciąg. Ja już się z wami żegnam, bo już też zaczyna loć. I do zobaczenia.